Serwus, YouTube, dzień dobry, bardzo gorący, bardzo czy ja jestem Milka, to kolejny odcinek na moim kanale i witam was w piękny piąteczek. Nareszcie, słuchajcie, początek weekendu. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co robicie, słuchajcie, w weekend, jakie macie plany. Także piszcie koniecznie, zostawcie też łapkę w górę, subskrypcję, zapraszam na mojego Instagrama, TikToka, ponieważ tam jest daily. W sensie na TikToku jest daily, na Instagramie nie ma daily, ale na Instagramie są fajne fotki, także wbijajcie koniecznie. No i jeżeli chcecie dostać jakąś paczkę, którą otworzę na odcinku, no to wiecie, gdzie zerknąć. Oczywiście standardowo do opisu, a my, słuchajcie, zaczynamy z dzisiejszym odcinkiem. Ogólnie rzecz biorąc, to jesteśmy w Minecrafcie i nie wiem, czy wiecie, co się wczoraj wydarzyło. Jeżeli nie wiecie, to musicie koniecznie obejrzeć poprzedni odcinek, ponieważ no gadałam, słuchajcie, ze Szczypsonem ponownie, ale still według mnie to jest podejrzane, dla mnie to jest mega podejrzane i nie mam zamiaru tej miksturki wypić. Wiem, że wy mi piszecie, że Milki, proszę, wypij tą miksturkę, ale ja po prostu, no kurde, ja nie znam tego gościa, ja wiem, że wy mi piszecie, że ona jest bezpieczna, ale co jeżeli nie? Co jeżeli nie? Ja naprawdę nie ufam tej wróżce. Jakby tutaj sobie poszłam do biblioteki, znalazłam poradnik mikstury 1, czyli część pierwszą, ale szczerze nie ma w nim absolutnie nic ciekawego, właśnie a propos tej mikstury pamięci. I ostatnio, nie wiem czy w sumie, no, chyba bym tego nie mówiłam, ale wczoraj poszłam do wróżki, ponieważ jakby to jest od wróżki i zostawiłam jej list, także zaraz chcecie zobaczycie. Ja już muszę wam go przeczytać, bo no to jest mi jednak istotne bardzo. Także lecę, widzowie, zaraz, że lecicie w sumie razem ze mną do tej wróżki. Ponieważ tak jak mówię, no chcę wam pokazać ten list, który do niej napisałam i może akurat dostanę jakąś informację zwrotną o niej, w sumie kto wie. Także to jest podobno poniekąd dom wróżki, także oczywiście tutaj sobie idziemy. Daj mi to interesuje. Mega dziwne. Dobra, w każdym razie lecimy tutaj i tu jest jakaś w ogóle krew, ale... To nie ja byłam, jakby co, to nie byłam ja, nie wiem o co chodziło z tą krwią. No ale tutaj no, dostawiam jej list i jak widzicie, no listu chyba nie zabrała i nie odczytała go, nie wiem. Nie mam pojęcia. Chyba jej tutaj nie ma, dobra, ale przeczytałam ten list. Szanowna Pani Wróżko, zwracam się do Pani z prośbą o przesłanie instrukcji dotyczącej mikstury pamięci, którą rzekomo dała Pani Szczypsonie z góry. Dziękuję z wyrazami szacunku Milki. Ogólnie taki, wiecie, taki jej napisałam list, ponieważ no, miałam nadzieję, że po prostu niego mi odpowie, albo odpisze, albo go przeczyta, ale z tego co widzę, no to chyba tak średnio, nie wiem, no ja najchętniej tutaj zostawiła coś takiego, żebym wiedziała, że ona faktycznie tutaj była, na przykład. Okej, zabierzemy to. Dam to tutaj, krew dam tutaj, przestawię. I zobaczymy, jakby no, na pewno musiałaby to przestawić, jak tutaj wejdzie, także zobaczymy, tu jest jeszcze jedno wejście. No ale... nie wiem, dobra, zostawiam to tak jak jest, może akurat to przestawi. Jednak to jest takie główne chyba wejście do jej domku. Także liczę na to, że... no wtedy sobie zobaczymy, czy po prostu wróżka ma mnie w nosie, czy co, bo to jest mnie całkiem interesujące. I jeszcze jednej rzeczy wam zapomniałam powiedzieć, w ogóle mam ze sobą nóż, tak na wszelki wypadek, bo stwierdziłam, że muszę mieć po prostu jakieś narzędzie samoobrony, także ja z nożem, to jest, słuchajcie, to jest to. Ja po prostu muszę się mieć czym bronić, tak? I to jest tylko i wyłącznie dlatego mam ten nóż. I tu jest, co to jest za wejście? Okej, tego nie widziałam tutaj. Wow! Okej, to jest też jakiś taki dziwny z miksturkami. A co jak na przykład tutaj Szczypson zrobił tą miksturkę? O, widzicie? Widzicie? Ale nie, bo to chyba na odcinku było, że ona mu ją daje, tak? Ups, nie powinno tutaj chyba wchodzić. W każdym razie, mega dziwna opcja. Nie wiem, co to jest. Możecie mi pisać, chcecie, komentarze. Ej, przysięgam, pierwszy raz to tutaj widzę. Wow! Ej, piszcie mi komentarze, widzę, co to jest, bo w sumie to nie wiem, jakby pierwszy raz to widzę, jakby tak mnie to totalnie zaciekawiło. Ponieważ nie widziałam tutaj tego wcześniej, ale jakby... Serio, proszę was o napisanie mi komentarza, co tutaj się dzieje? Co się tutaj wyprawiało? Dobra, bo to jest mega zainteresowało mnie to, ale w każdym razie chciałam wam pokazać jeszcze, że w sumie tościk zrobił bardzo miły uczynek dla mnie, ponieważ zaraz wam pokażę, pozwolił mi mieszkać u siebie. To jest naprawdę według mnie mega miłe, także słuchajcie, wyskoczymy sobie do góry, więc let's go, Milki, go! Dobra, no jeszcze z dwa razy się odbijemy i będziemy mogli wejść, okej, teraz. No, o nie, jeszcze jednak nie, teraz, okej. W każdym razie, patrzcie. Tutaj Szczypson powiedział, że mogę sobie przez jakiś czas mieszkać. Mam tutaj w ogóle ender chesty. Do tego ender chesta możemy sobie odłożyć jakieś rzeczy, ale szczerze powiedziawszy, to ja nawet nie mam rzeczy, mam tylko ten nóż. I to tyle w sumie, nie, to sobie zostawię. Serio, bo ja autentycznie po prostu nie mam rzeczy, ja muszę chyba sobie zacząć, nie wiem, jakieś diamenty. Czy mam iść po diamenty? Czy ja mogę sobie zabrać od nich diamenty? Nie, ale w każdym razie to jest mega miłe, ponieważ tutaj sobie śpię. Tutaj czyli, bo może coś sobie respawna sobie zaznacza, chyba mam już respawna, także spoko. W każdym razie, tak jak mówię, no bardzo miła sprawa, więc dziękuję serdecznie Szczypson za to, że mi tutaj pozwoliłeś mieszkać, bo w sumie to nie mam domku. A wypadałoby zbudować jakiś dom. W sumie to by wypadało zbudować jakiś dom. Nie wiem, co o tym myślicie. Nie wiem, co o tym myślicie, ale w ogóle jeszcze jednej rzeczy nie pisaliście. Pisaliście mi, że tam jest jeszcze pszczółka i ja jej jakby nie odwiedziłam, więc dobrze, że sobie teraz to przypomniałam. Chciałam zobaczyć, czy faktycznie coś jest w tej pszczółce. Z tego, co widzę, to chyba się do niej nawet nie da wejść.
Okej. Okay. W sztuce nic nie ma, a zobaczymy, czy się coś w Davis zmieniło, bo to jest też ciekawe w sumie, to jest całkiem ciekawe. Mega się już to w ogóle domknie, nie wiem dlaczego oni takie coś zrobili, to jest mega dziwne, ale spoko. Mamy prezent, okej, okay. Jakieś krzesło i co? Nie wiem co, nie mam pojęcia, oczywiście, no nie wiem, Dave to jest narzędzie, musimy mieć lustra, no trzy lustra, słuchajcie, trzy lustra wziął sobie do pokoju, no nieźle, no po prostu nieźle, nie no, żartuję oczywiście, w każdym razie nic się tutaj nie zmieniło, nie mam tutaj nic ciekawego, także no nic tutaj po nas, widzowie, nic tutaj po nas. Wracamy sobie do tego naszego wspaniałego, do tej wspaniałej willi, to nawet nie jest nasza willa, to nawet nie jest moja willa, jakby to nawet obok mojej willi nie stoi, ale okej, okay, jakby potrzebuję jakiegoś zamieszkania, to jest ważne, słuchajcie, musimy sobie znaleźć jakieś zamieszkanie, powiedziała, że ja nie mogę mieszkać u szczypsona cały czas, no bo bez przesady, widzowie, bez przesady, ja go nawet nie znam, a ja mieszkam w jego domu, to jest trochę mega dziwne, to jest naprawdę mega dziwne, także nie powinno by tak być. Także powinniśmy znaleźć sobie jakieś, nie wiem, pokoik czy coś takiego, tu mieszka Dave, oj sorry za Messengera, zapomniałam wyciszyć, wybaczcie. W każdym razie, mieszka Dave, tak? Mhm, mieszka Dave, tutaj mieszka... Bzyku też? Nie, to on tutaj mieszka, nieważne. Ale... Tutaj kto mieszka? Tutaj też mieszka Dave? W którym mieszka Dave? Czemu ma takie dwa? Tutaj mieszka Filip na 100%, dobra. Okej, okay. Ale... Możecie mi to wytłumaczyć, wytłumaczcie mi, dlaczego tutaj jest taki pokój, co nie? I tam jest też taki pokój. No są raczej identyczne. Nie wiem, co jest 5. Nie wiem, który to jest który. Wszystko było otwierane, oczywiście. YOLO totalne. Dobra, słuchajcie, nie wiem, piszcie mi, słuchajcie, komentarze, bo też nie wiem. Dobra. Wiecie, co mnie jeszcze interesuje? Interesuje mnie jeszcze ta mega dziwna, podejrzana wyspa Slendermana. Dla mnie to jest mega totalnie dziwne. Czekaj, zrobimy sobie wiaderko i tutaj sobie spadniemy. Okej, okay, nie umiem robić wiaderka, jak widzicie. Zarąbiście mi to poszło, naprawdę. Wow, to jest nawet plaża. Dobra, w każdym razie, wsiadam, słuchajcie, sobie w tą łódkę. I czy coś się stanie, jak tutaj podjadę? Może to ma związek z moim utratą pamięci, widzowie. Okej, okay, to jest obsydian. Jakiś grób, spoko. Tu jest Slenderman. No to tyle. Myślałam, że tutaj coś będzie ogólnie. Szczerze myślałam, że tutaj coś będzie, ale... Chodzę naokoło i nic nie widzę, więc to chyba nie ma w takim razie żadnego związku tutaj, nie wiem. Ze mną, tak myślę, czy to może, bo jakby ja szukam po prostu rzeczy, które by... Pomogła mi... Oj, tutaj coś jest, ale jak tam wejść? Jezus, co to jest w ogóle? W każdym razie szukam jakiejś rzeczy, która ma związek po prostu ze mną, co nie? Ale, no żeby uzyskać tą pamięć, ale kurczę, no niczego tutaj takiego nie widzę. Co tam robi coś? To jest jakiś wędkarz, nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Obok Slendermana może będzie jakieś wejście, tutaj to jest najbardziej prawdopodobne, ale... Nie widzę nic, no kurde, to się nawet nie da wejść do środka, to jest dziwne, patrzcie, tutaj coś takiego jest. I to mnie interesuje bardzo. Wszystko z obsydianu. I tutaj... O! Okej. 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 Dobra, ja może jednak nie chcę tutaj iść, bo też się troszeczkę boję, więc ja sobie stąd po prostu wyjdę szybciutko. Ojejku, jeszcze jest taki problem tutaj z wychodzeniem. Dobra, szybko. Bo jakby nie znam tego miejsca, nie wiem, co jest 5. W każdym razie tak, uciekamy stąd, bo to miejsce mnie troszeczkę przyprawia o dreszcze. Jest tutaj całkiem sporo łódek, okej, okay, i tu jest, widzę, że jakiś parkour zrobimy. Dobra, no sobie ten parkour w takim razie zrobimy. Wyspa Slendermana, tam co było napisane, jest tam z mostem, tak? Łódka nie działa, równa się zrobić most. Nie wiem, co jest 5, ale spoko. Ała. Dobra, w każdym razie, wracamy się, słuchajcie, do tego house, ponieważ to jest nasze chwilowe zakwaterowanie, ale musimy znaleźć jakieś miejsce, w którym tutaj będziemy mieszkać. Totalnie musimy. To jest tutaj, możemy mieszkać? Patrzcie, co to jest za miejsce? Całkiem mały, ale schludny domek w sumie. Co myślicie, jakbym się tutaj zakwaterowała? Nie no, słuchajcie, widzowie, ja myślę, że ja nie będę mieszkać tutaj u Szczypsona więcej i po prostu tutaj sobie zamieszkam. Także ja tutaj siadam, zasiaduję sobie razem z moim nożem, czekam na informacje od wróżki, mam nadzieję, że jakiekolwiek mi przyśle. Kończę odcinek, dzięki za to, że byliście do końca, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo to jest bardzo ważne. Wbijcie też na mojego Instagrama, na mojego TikToka, także koniecznie wbijcie do opisu, ponieważ tam wszystko jest. Także do zobaczenia, miłego dnia, widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, pa, pa i piszcie komentarze. Cześć!